Chciałbym Państwa na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów zapoznać z bardzo ciekawym patronem, który tak się jakoś zdarzyło, że od wielu, wielu lat patronuje mojej galerii, ponieważ tak się stało, że w 1996 roku od jednego z moich takich szukarków kupiłem figurę. O tyle jest ciekawe, że tutaj pisze figura świętego Wojciecha. No, co prawda na pewno nie był to święty Wojciech, ponieważ był to święty Jan Nepomucen. Tak on wyglądał u mnie w magazynie jeszcze przed zamontowaniem. I dokładnie 10 lat temu, 16 maja 2001 roku, na trasie z Leszna do Boszkowa we Włoszakowicach miało miejsce poświęcenie, myślę, że powtórne poświęcenie figury świętego Jana Nepomucena, który, tak jak wspomniałem, stoi przy drodze do Boszkowa. Ponieważ stoi on tam już właśnie 10 lat, chciałbym o nim coś powiedzieć. No, ta figura przedstawia świętego Jana Nepomucena. Jest to czeski święty. W połowie XIV wieku urodził się niedaleko miejscowości Pomuk, a ponieważ Pomuk, ta miejscowość się rozrastała, więc powstało przedmieście, które się nazywało Nepomukiem i w ten sposób Jan, który się tam urodził, jest Jan Nepomuken. Jeżeli chodzi o historię, jak to się stało, że został świętym, postaram się w skrócie powiedzieć. Karol IV, król Czech, był bardzo ciekawy, co jego małżonka Zofia opowiada na spowiedziach swojemu spowiednikowi. I tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że tym spowiednikiem był właśnie Jan Nepomucen. No i król Karol IV postanowił gwałtem się dowiedzieć, co było treścią spowiedzi jego małżonki. No i tak się gwałtownie pytał, że po prostu zabił Jana Nepomucena, a żeby ukryć swoją zbrodnię, to go po prostu z mostu w Pradze wrzucił do Wełtawy. No ale tak się stało, że ten męczennik za spowiedź nie utopił się, tylko pływał po powierzchni rzeki. Nad nim pokazało się 5 gwiazd i w ten sposób stał się męczennikiem wszystkich spowiedników, a jednocześnie patronem Pragi, no oczywiście świętym, który jest odpowiedzialny za przeprawy wodne, czyli stoi przy mostach, stoi przy przeprawach. Jest oczywiście też patronem dobrej sławy i prawdomówności, czyli też w sądach stoi, w różnych obiektach państwowych, które mają reprezentować prawo. I tak się stał bardzo, bardzo popularnym, już ponad 300 lat świętym. W naszym terenie też mamy parę pięknych figur świętego Jana Nepomucena. Ja może tak po kolei pokażę. To jest ojciec wszystkich Nepomucenów, czyli figura, która stoi ponad 300 lat na moście Karola w Pradze. Tu oczywiście mamy właśnie Pragę, mamy most Karola i tak wygląda ten wizerunek świętego Jana Nepomucenego. Jeszcze dodam charakterystyczne znaki. Aureola z 5 gwiazdami, o których wspomniałem, prałatówka, krzyż w ręce jako znak kontrreformacji i oczywiście palemka jako symbol męczeństwa. No, są różne wizerunki, tutaj pokazuję, tu jest właśnie ten święty Jan Nepomucen, który stoi we Włoszakowicach. Tu jest też troszeczkę inny święty Jan Nepomucen malowany. No tutaj mamy dwie figurki, znaczy figurki są trzy, ale jest jedna drewniana, jedna z brązu i jedna z porcelany. Tu na dole jest bardzo ładny XVII-wieczny medalik, na którym też jest święty Jan Nepomucen. Nie tak dawno, w 2004 roku, była piękna wystawa w Muzeum Leszczyńskim, gdzie były pokazane Jany Nepomuceny, które stały na rozstajach dróg. Tu jest oczywiście charakterystyczne też pokazany. Tu jest Bad Landek, czyli Landeksdruh, i też właśnie figura świętego Jana Nepomucenego, który stoi na moście. Oczywiście w książeczkach do nabożeństwa są bardzo ciekawe wizerunki świętego Jana Nepomucena, także też wszędzie możemy te wizerunki zostawić. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są różne atrybuty świętego Jana Nepomucena. Ja mam
duże obrazy, mam też obrazy ołtarzowe, gdzie on jest w różny sposób przedstawiony, ale cały czas szukam wizerunku świętego Jana Nepomucena, który wygląda w ten sposób, że święty Jan Nepomucen stoi i na jego ręce jest język. Jest to bardzo rzadka ikonografia świętego Jana Nepomucenego i dlatego nie mogę jej znaleźć. A wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Oczywiście po śmierci świętego Jana Nepomucenego i po okresie, kiedy on był wynoszony na ołtarze, kiedy po ponad 300 latach wyciągnięto jego zwłoki z grobowca, gdzie był z tego, to się okazało, że jego język jeszcze był żywy, jego język jeszcze krwawił. I stąd się właśnie wziął tak zwany kult języka. I właśnie szukam takiego obrazka, na którym byłby pokazany święty Jan Nepomucen trochę w innej formie niż te, które ja tutaj pokazuję i właśnie żeby był z tym językiem. Także jeżeli gdzieś Państwo takie coś widzieli, bardzo bym prosił o taką informację, a poza tym wspominam, 16 maja mamy dzień świętego Jana Nepomucena, także też zwracajmy na te różne piękne figury, które tutaj na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce w bardzo wielu miejscach, no jedna z ładniejszych w Lesznie to w Kościele Farnym, piękny jest w Święciechowie, no cudowny święty Jan Nepomucen jest w Poznaniu na Starym Rynku, także na pewno jest ich bardzo, bardzo dużo w okolicy. Czasami są mylone z innymi świętymi, ale te charakterystyczne tutaj znaki, o których wspomniałem, czyli ten krzyż, ta palemka, ta prałatówka, te pięć gwiazd, to jest, są na tyle charakterystyczne, że łatwo jest tego świętego poznać, a fajnie jest mieć takiego swojego świętego patrona. Dziękuję uprzejmie.